Salon tatuażu babci? Wow, wygląda na to, że nie tylko gotuje dla swoich wnuczek. Ups, zapomniałam o waszej wizycie. To wspaniałe, kiedy twoje ukochane wnuczki spędzają z tobą cały weekend. Wchodźcie do środka, nie stójcie w progu. Weekend u babci zapowiada się mega nudno. Babcia zrobiła herbatę. Skończcie z tymi telefonami, co? Dziewczyny, halo, gdzie jesteście? Nawet nie próbuj. Są kompletnie pochłonięte przez socjale. Dziewczyny, może nauczę was robić na drutach? Nie, babciu, robienie na drutach jest strasznie staromodne. Więc nie pasują wam moje druty? Zobaczymy, co powiecie na to. Owiń mały kartonik folią spożywczą. Włóż trochę tiulu do większego pudełka. I połóż na nim mniejszy kartonik owinięty folią. Zamknij. Pakuj dalej. Jeszcze, jeszcze! Chyba wystarczy. Prezent jest gotowy. Babcia jest zaintrygowana. Dalej, otwórzcie go. Kolejne pudełko. Ściągnij kokardę. Wyciągnijmy te torby. Jeszcze jedno pudło. Wow, musi tam być coś specjalnego. Ile tu jest jeszcze poziomów? I dlaczego jest tu tyle taśmy? Ostrożnie, nie połam sobie paznokci. Tak, użyjmy nożyczek. Potnij go. Jeszcze jedno pudło. Robi sobie z nas jaja. Chyba pod taśmą jest jakiś prezent. Ciekawy upominek. Odwiń go. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co to jest. Czy to twoja niespodzianka, babciu? Słowo nieudacznice to nie jest dobry znak. Co jest w środku? Zwykła guma? Zobacz, to my na obrazku. Ach, babciu. Myślisz, że babcia przestanie? Myśl, co chcesz, ale ja uważam, że jest niezła w prankach. Zobaczmy, jak wnuczka zareaguje na prank z napojem. Musisz tylko zawołać ją do kuchni. Chodź bliżej, wnusiu. Zdradzę ci sekret. Babcia wyciska butelkę. Wow, musująca fontanna leci prosto na twoją twarz. Tego się nie spodziewałam. Chcesz ręcznik? Ach, babciu. Ten prank jeszcze muszę dopracować, bo też się cała kleisz. Poczęstowanie wnuczek czymś pysznym to mus. Weźmy jajka, mąkę i cukier. Okej, a głównym składnikiem będzie szczęka babci. Musisz tylko upiec ciasto. Wyszło pięknie. Dziewczyny zaraz je spróbują. Ich oczy są pełne lęku i niepewności. Może to kolejny prank? Chociaż wygląda jak zwykły deser. Chcesz zaryzykować? Pychota. Jak widać, babcia włożyła w to wiele serca i kawałek szczęki. Odechciało mi się jeść. A to druga połowa szczęki. Wreszcie się odnalazły. Dziewczyny idą na spacer. Babcia już na nie czeka. Bądźcie w domu o 20:00. Mówię poważnie. Lepiej nie kłócić się z babcią. Ciekawe, czy będą na czas. Babcia jest na straży. Ale zegar tyka. Dziewczyny jeszcze nie wróciły. Ach, te złe dziewuchy. Okłamały babcię. Pożałuję tego. Weź kawałek tapety z motywem cegieł. Zaklej wejście. Właśnie tak. A teraz miski z wodą.
Babcia jest podekscytowana. Wow, imprezowiczki wróciły. I próbują nie obudzić babci. Po cichu idą do pokoju, ale czeka na nie niespodzianka. Ściana? Skąd się wzięła? Mamy z widy. Może spróbujmy jeszcze raz? Nie, nadal tam jest. Zaraz, to tylko papier. Podrzyj go i idź dalej. Ale szkoda, że nie patrzyły pod nogi. Ach, ta babcia i jej pranki. Mokre skarpety, ale to nieprzyjemne. Wybacz, babciu, już się nie będziemy spóźniać. O nie, co się dzieje? Niesforne wnuczki doprowadziły babcię do choroby. Biedna staruszka, góra tabletek, monitor serca. Przepiszę wam wszystkie moje dżemy i skarpety. O nie, co robimy? Ach, babciu, babciu, wrócimy już do domu na czas i będziemy jeść twoją owsiankę na śniadanie. A, tracimy ją! Zaraz, co to jest? Filmik na YouTubie? Naoglądałaś się za dużo pranków? Konfiskujemy twojego laptopa. A ty poleż tu sobie i zastanów się nad sobą. Ale to nie koniec. Ciekawe, dokąd wybiera się babcia. Z płynem do mycia naczyń. Wylewa go na podłogę. Wow, naprawdę jest w nastroju na pranki. Dziewczyny, pomóżcie! Z babcią jest coś nie tak, sprawdźmy to. Ha, nabrałyście się. Zadziałało. To jak lodowisko. Ale upadek. Co jest, babciu? Nic wielkiego. Podniesiecie mi krzesło? Babcia na pewno nie zostawi wnuczek w spokoju. Co tym razem wymyśliła? Wlej do garnka wodę. Połóż na wierzchu talerz. Weź mleczną czekoladę. Pycha. Wyłóż ją na talerzu i rozpuść. Babcia naprawdę robi jakiś deser? A może to kolejny psikus? Zanurz jajko w rozpuszczonej czekoladzie. Obracaj je, żeby było całkowicie pokryte czekoladą. Daj czekoladzie zastygnąć. Babcia oferuje wnuczkom swoje dzieło. Czekoladowe jajka? Wyglądają pysznie i pachną jak prawdziwa czekolada. A, to surowe jajo! Fuj, co za ohyda! Druga wnuczka miała trochę więcej szczęścia. Kinder niespodzianka od babci? Moje Insta story oszaleje! Spędzanie czasu z babcią to nie to, czego chciały dziewczyny. To niedobrze. Babcia ściąga kurtkę i zakłada ją odwrotnie. Kapturem na głowę. Czas na zabawę! Babcia pacnęła jedną wnuczkę. Odwraca się. Babcia stoi do niej plecami. To idealny psikus. A teraz drugie pacnięcie. Dziewczyny nawet nie wiedzą, że to prank babci. Zaraz się pokłócą. Ale sekrety nie zostają sekretami zbyt długo. Dowcipnisia się ujawnia. Nie będziecie chyba krzyczeć na staruszkę, co? Zaczyna się kolejna część filmu Szczęki. Co tym razem? Włóż szczękę do szklanki i zalej ją kolą. Dodaj słomkę i napój jest gotowy. Nadchodzi miłośniczka coli. Sprawdza telefon. Nic nie widzi poza ekranem. O, cola. Dlaczego nie? Jest to rzeźwiająca. A, znów te szczęki! Prześladują mnie. Nadeszła pora obiadu. Wnuczki, obiad. Dalej, chodźcie jeść. To na nic, nie słyszą jej. Okej, zaraz dodam wam energii. Babcia zaczyna zemstę dżinsami i jej ulubioną koszulą. Wypycha spodnie. Miś na wierzchu, koszula i peruka. Wygląda zupełnie jak ja. Teraz pozostaje tylko poczekać. O, idą wnuczki.
ściągają kurtki, gadają. Nagle babcia spada ze schodów. O nie! Nie złapałyśmy jej! Są zszokowane i przerażone. Dziewczyny są bardzo zmartwione. Fiu, tylko wypchana lala. A, babciu, przesadziłaś. Dziewczynom chyba kończy się cierpliwość. Zaczynają myśleć nad prankiem dla ich babci. To będzie konkret. Zasadzki, eksplozje, wodospady. Będzie dramatycznie. Nie, to nie. W końcu jest strasznie stara. Mam pomysł. Babcia pożałuje. Zróbmy z ciebie mumię. Od stóp do głów. Okej, super. Siadaj na krześle. Zabandażuję ci głowę. I zostawię oczy. Nie możesz przegapić reakcji babci. Uwaga, idzie. O, teraz jest zaniepokojona. Jak to się stało, kochaniutka? Co się dzieje? Spadłam z krzesła. To ty przepiłowałaś jego nogi. To przez twoje pranki. Czuję się winna i zawstydzona. Cel osiągnięty. Babcia żałuje tego, co zrobiła. Zaraz, ja nic nie piłowałam. Było, buziary. Całkiem nieźle. Nauczyłyście się od mistrzyni. Babcia nie da się nabrać. Jest mistrzynią pranków. Selfie z ukochanymi wnuczkami. To był świetny weekend. Co myślisz? Myślisz, że twoja babcia dałaby radę wymyślić takie pranki? Daj nam znać w komentarzach albo opowiedz nam śmieszną historię o twojej babci. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych skeczy i pranków od tej uroczej staruszki.